Witajcie obywatelki i obywatele, tu portal Strajk. Ja nazywam się Bojan Stanisławski, zastępuję dziś redaktora naczelnego Macieja Wisiąckiego, który jest na L4 i jeszcze chwilę pobędzie. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Ciszewski, również stały komentator w naszym portalu. Witaj. Piotr, chciałbym, żebyśmy zaczęli od kwestii, która dzisiaj zrobiła wyjątkową konkietę w przestrzeni publicznej, no najbardziej w mediach antyspołecznościowych oczywiście, no ale w przestrzeni publicznej ogólnie, czyli spot antyimigrancki, który opublikowała Partia Prawo i Sprawiedliwość na swoim profilu, na swoich różnych profilach w sieciach właśnie tych antyspołecznościowych. No i wszyscy zaczęliście sobie rzucać do gardeł, czyli wydaje mi się, że ten właśnie spot spełnił swoją zasadniczą rolę, bo wydaje mi się, że to o to chodziło. No, nikt nie ma chyba z nas wątpliwości, że wypuszczanie tego rodzaju materiałów wideo, materiałów propagandowych, no i myślę, że można to tak nazwać, to znaczy sądzę, że nawet PiS nie nazwie tego chyba kampanią uświadamiającą, tylko właśnie raczej jakimś tutaj ćwiczeniem propagandowym. Jest to, no nie służy to w żaden sposób debacie publicznej, z pewnością nie rozwiązuje żadnego problemu, nie przybliża nas do rozwiązania żadnego problemu. Nie będziemy tego klipu tutaj pokazywać, tylko w skrócie, w wielkim streszcze dla tych, którzy no po prostu się z nim nie zetknęli na szczęście. No to jest to taki klip, w którym Donald Tusk zaprasza, żeby coś tam spoglądać przez balkon wspólnie z nim, jest bardzo uradowany, po czym następuje seria scenek rodzajowych, w których bohaterami są ludzie o innym kolorze skóry niż biały. W większości tych scenek rodzajowych ci ludzie nie robią właściwie niczego, co byłoby jakkolwiek zdrożne, już nie mówiąc o tym, że niezgodne z prawem. Siedzą na przystanku, nie wiem, idą po chodniku, czyli zgodnie z przepisami. I tam są chyba tylko dwa takie momenty. Raz w Piotrkowie Trybunalskim bodaj. Rzeczywiście taka osoba szarpie się z policją, ale to z daleka nie widać za bardzo, kto to jest. Natomiast ja, ponieważ sprawdziłem od razu, kto to jest i co to był za incydent, no to tutaj dodam, być może zechcesz to również skomentować, że to był Gruzin, a akurat Gruzinów najwięcej, to nie powinno się takiej tutaj uprawiać tego rodzaju no, demagogicznej argumentacji, ale ja to powiem jednak, że najwięcej Gruzinów to przyjechało do Polski za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No więc pytanie rzeczywiście, w kogo ten klip miał uderzać, no ale to oczywiście wszystko sklecone na kolanie, byle po prostu tu dołożyć komuś. No tak się ukształtowała nasza, za przeproszeniem, debata publiczna. No w każdym razie później oczywiście jest Donald Tusk, który coś tam mówi a propos tego, jak tam pakt migracyjny to przychyli nieba i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście cały klip jest utrzymany w takim rasistowskim stylu no, z lat, nie wiem, 20-tych, 30-tych, no bardziej ze Stanów Zjednoczonych, ale również tutaj bliżsi jak koszula ciału i tam Republika Weimarska i Trzecia Rzesza też tutaj mają swoje miejsce, oczywiście jeżeli chodzi o stosowne skojarzenia. Pod ludzie o innym kolorze skóry niż tak jest, prawda? I już kończę ten wstęp i cię dopuszczam do głosu i chętnie usłyszę twój komentarz. Chcę tylko powiedzieć, że dla mnie no, to jest naprawdę to, że to jest oburzające, to jest jedno. I moralnie, i politycznie, i pod każdym innym względem. Ale przede wszystkim, i na to chciałbym zwrócić uwagę, jest to potwornie obraźliwe dla wszystkich konsumentów tej informacji, dla wszystkich tych, którzy mają być obiektem jakiejś tej manipulacji emocjonalnej, bo to o polityce chyba trudno mówić, ale mają być obiektem tej manipulacji. Słuchajcie, weźcie, potraktujcie to osobiście. To jest naprawdę potwarz, żeby sądzić, że wami można kierować tylko dlatego, że ktoś wam puści filmik z Donaldem Tuskiem, który się cieszy na okoliczność paktu migracyjnego i jakichś przypadkowych ludzi, którzy nie są biali, którzy zostali podobno sfotografowani czy tam nagrani, bo to są wideo wyjątki na ogół, w jakichś miastach Polski. No tam oczywiście na końcu musiał być ten słynny obywatel, słynny ostatnio, obywatel Ruandy, który skakał po dachu jakiegoś tam samochodu na warszawskim Gosławiu. No, Piotr, ja mówiąc szczerze, naprawdę, no nie mam słów. No, dla mnie to jest już takie dno i to, że my wszyscy jako opinia publiczna, no ja osobiście nie i ty osobiście również nie, no jestem pewien, że nasz nadredaktor na L4 również nie, no to nie wzięliśmy udziału w tej kłótni, ale to przecież o to chodziło i to moim zdaniem spełniło znakomicie rolę, bo tutaj mamy wsadzanie całej opinii publicznej, tak jak to było za wszystkich za czasów PiSu, powiedzmy, przez cały, no teraz też tak jest, ale za czasów PiSu to zostało przećwiczone. Wsadzanie całej opinii publicznej na taką zardzewiałą huśtawkę, żeby rozhuśtać społeczeństwo emocjonalnie, no a potem to zobaczymy, co się z tego chaosu wyłoni. Takie bęc, prawda, wuja w czoło, no i wokół wszystkim jest wesoło. Jak się nie ma pomysłu, tak, jak się nie ma pomysłu. Tak, tak, słucham cię. Na kampanię, postulaty i konkretne działania, to tak jest, że się gra na emocyjkach i ten klip jest najlepszym przykładem takiej propagandy. Rzeczywiście skojarzenie historyczne jest bardzo trafne, bo w Niemczech między innymi w latach 30. się pojawiały filmiki takie rzekomo
informacyjne o Polakach, Słowianach ze wschodu, którzy molestują niemieckie dziewczyny, przyjeżdżają i napadają na porządne niemieckie dziewczyny o aryjskich rysach. Trochę przypomina mi ten klip właśnie w podejściu do ludzi innych kultur, tamtą propagandę. Jakieś przypadkowe całkowicie zdjęcia ludzi, nawet posłów PiS-u pytano, skąd są te sekwencje, te zdjęcia, i oni nie potrafili powiedzieć, dlaczego akurat ci ludzie się znaleźli. Tam są jacyś ludzie na przystanku autobusowym chyba czekający, ktoś chodzący po ulicy, no, czy to są nielegalni imigranci, czy kto to w ogóle jest. I chyba te podpisy z miastami poza tymi dwoma ekscesami z Piotrkowa i z Warszawy, to były dobierane przypadkowo, więc nie wiem nawet, czy one pasują do miejsca wykonania. Nie zupełnie przypadkowo, na podstawie koloru skóry jednak, jest tak przypadkowo, no tak. Ale... Tak, ale nawet nie wiadomo do końca, czy rzeczywiście w tych miejscach ludzie zostali sfotografowani. To się zbiega zresztą z drugim takim klipem, który robi furorę w mediach społecznościowych, gdzie żołnierz stoi na granicy i podkrada się do niego zgraja prowokatorów tam o niearyjskich rysach, ciemnym kolorze skóry, i ten żołnierz sięga po karabin. W tym momencie podchodzi jakaś ciemna postać pod parasolem, widać tylko zarysy, i wyjmuje mu ten karabin z ręki. No i ci prowokatorzy przedzierają się. To żandarm wojskowy, tak? Czy... Tak, tak. To ten sam żandarm, co zakłuł w kajdanki tam kogoś. To taki filmik rysunkowy, też nawiązujący do filmików rysunkowych z lat 30. niemieckich, jak to właśnie źli Słowianie napadali na miłujących pokój Niemców. No, i tutaj rzeczywiście na koniec taka ciemna scena, robi się groźnie i przekradają się ci prowokatorzy, i widać, że tam chyba zaraz zadźgają tego biednego żołnierza, któremu ciemna postać zza pleców wsadziła nóż w plecy, wyjęła broń z ręki. No, nawiązania historyczne oczywiście. Nie, ale też poziom propagandy, przepraszam, bazarowy. No bazarowy. Tak, no, tak, tak, tak. No nawet... Jeśli PiS chciałby dyskutować o migracji, o jej skutkach, to istnieje bardzo wiele poziomów, na którym tę debatę można rzeczowo prowadzić, ale tu nie chodzi o żadną debatę, nie chodzi o zablokowanie paktu migracyjnego. Wręcz przeciwnie, wszystkie ekscesy i narzucanie przez Unię Europejską rozwiązań jest tylko wodą na młyn PiS-u i Konfederacji. Oni się teraz będą ścigali na nienawiść do migrantów, rasizm, ksenofobię, byle przyciągnąć jak najwięcej elektoratu. A widzą też, że nastroje tej tak zwanej uśmiechniętej Polski też zaczynają im sprzyjać, bo kiedyś uśmiechnięta Polska się litowała nad migrantami. Wszyscy migranci to byli kobiety z dziećmi, biedni, uciskani, grzeczni ludzie. Natomiast teraz wajcha obróciła się w drugą stronę, że już też uśmiechniętej Polsce mówią, że większość to są prowokatorzy nasyłani przez Białoruś, Putin, na jacyś niebezpieczni mężczyźni szkoleni przez białoruskie służby. Wyciekł podobnie niż jakiś filmik ze szkolenia, gdzie tam komuś coś pokazują, jak rzucać kamieniem, jak dźgać nożem. Dokładnie nie wiadomo komu i co, i nie dowiedziono, skąd ten filmik pochodzi, ale już w mediach społecznościowych krążą plotki, że to szkolenia dla migrantów przez białoruskie służby specjalne. Wszyscy ci silni razem i miłośnicy Donalda Tuska podchwytują to i uderzają w bębenek, że trzeba bronić granicy, i bardzo dobrze, że Donald Tusk wysyła kolejne wojska strzelać w ogóle, no, od takiego poczciwego mieszczanina, który jeszcze niedawno zachwycał się filmem Agnieszki Holland Zieloną Granicą i wyklinał PiS, że PiS morduje ludzi na granicy. Teraz okazało się, że uśmiechnięta Polska po prostu broni granicy, i to jest właściwe. I Donald Tusk jednak przekonał ich, że do migrantów w podtekście należy nawet strzelać.
No to tak, jest oczywiście. tak, taka polska debata, polityczna debata społeczna, emocyjki, histeryjki, a później mamy tego konsekwencje. Tak, myślę, że taką książkę można by sporządzić, jakąś takie długie opracowanie publicystyczne, emocyjki i histeryjki, rzecz o polskiej debacie publicznej. Myślę, że to byłoby rzeczywiście bardzo adekwatne. No teraz jak Natomiast... będzie kolejny trup, kolejne ciało na granicy, to niestety będziemy mieli powtórkę z historii. Tak, ja się A że tylko będzie, to zastanawiam... ja jestem pewien, że będzie. Ja również podzielam tutaj twoją obawę, natomiast zastanawiam się, jak to będzie, to wyobrażam sobie od razu ten mem w laboratorium, gdzie tam podkręcają jakieś maszyny, jakieś potencjometry i ten podpis dowalić więcej promieniowania społeczeństwo wytrzyma, prawda? I wyobrażam sobie, że można by to właśnie tak no, przetransponować, że się tak wyrażę, to znaczy można by tutaj sobie wyobrazić więcej propagandy, więcej tej agitacji antyimigranckiej, więcej strachu, więcej jeszcze właśnie emocjek, agresji, jeszcze jakiejś frustracji, takich rzeczy, no społeczeństwo na pewno wytrzyma. No, ja się zastanawiam, bo to polskie społeczeństwo rzeczywiście udowodniło, że bardzo wiele, to znaczy opinia publiczna, no to powiedzmy mniejszość, która się interesuje jakąś sprawą publiczną aktywnie, no to dowiodła wielokrotnie, że tak, że oni są w stanie tutaj zrobić bardzo, zrobić na nas wrażenie, no, na ludziach, którzy jednak dość precyzyjnie przyglądają się tej właśnie sprawie publicznej. I a ja powiem z drugiej strony może, bo Europa rzeczywiście ma problem z migrantami, między innymi z potomkami husarii, bo jeden z potomków husarii niedawno zaatakował premier Danii, oczywiście był na krochach po alkoholu i się nie integrował, no bo to był zwyczaj, prawda, wyniesiony z patologicznych środowisk tutaj w Polsce, więc nie sądźcie, bo jak się złoży to, co robią niektórzy polscy migranci w krajach Europy Zachodniej, to też nie jeden podobny klip i przypominający te pisowskie filmiki można by złożyć. Ależ były takie klipy, jeszcze pamiętam z czasów tej partii UKIP, już wszyscy o niej zapomnieli, prawda, bo tam Nigel Farage się gdzieś schował, dokonał Brexitu, jak twierdzi, i potem poszedł na emeryturę, chociaż pewnie jeszcze powróci, to jestem niemal pewien, że takie charyzmatyczne postaci właśnie takiej demagogicznej prawicy to niemal nigdy nie giną, natomiast wtedy przecież były wypuszczane tego rodzaju materiały propagandowe, już nie pamiętam dokładnie w jaki sposób one, na jaki tam scenariusz był, no nie potrafię tego tutaj dokładnie przywołać, bo to było dosyć dawno temu, natomiast pamiętam bardzo dobrze, że o Polakach w tych materiałach właśnie wyrażano się między innymi jako Polish Vermin, czyli polskie robactwo. No to jest mniej więcej ten sam poziom co do takiej jakości przekazu, jak właśnie to, o czym tutaj rozmawialiśmy przed chwilą. Natomiast wydaje mi się, że trzeba zaznaczyć jeszcze dwie sprawy. Pierwsza to jest, to znaczy wrócić jeszcze trzeba do kwestii polskiej i elastyczności polskiej opinii publicznej, bo no zwłaszcza tych uśmiechlaków, bo to są ludzie, którzy naprawdę no, są chyba wychowani. Zostali całe pokolenie wychowane przez Donalda Tuska, albo dwa pokolenia. No nie mam pojęcia. Nie chcę się wdawać tutaj wtedy jakieś niuanse demoskopijne czy demograficzne, ale to jest przecież no, naprawdę rok temu, półtora roku temu, nie wiem, pół roku temu, oni oklaskiwali właśnie Agnieszkę Holland, Donalda Tuska, wszystkich tych tam Franka Sterczewskiego i tak dalej, żeby dzisiaj podpisać się dokładnie z tą samą emfazą, z taką samą to powiedzmy intensywnością emocji, podpisać się pod dokładnie kopią pisowskiej no, narracji, którą dzisiaj uprawia Donald Tusk, nawet można powiedzieć, że jest może trochę bardziej agresywny. No i wiesz, i jakoś, ty, nie, jak sobie ci ludzie radzą? Tylko dokończę, bo na psychologii społecznej i ciebie i mnie, no bo też chodziliśmy na politologię, uczono, że ludzie, zwłaszcza wspólnoty, no to próbują sobie usunąć, wiesz, ten dysonans poznawczy, kiedy on powstaje, a ci po prostu brną ten dysonans, znaczy to jest jakaś, nie wiem, przepraszam, no to jest jakaś antropologiczny tutaj problem chyba, no. No to jest taka mentalność złotej rybki, która krąży w kółko, a cały czas myśli, że płynie do przodu i moim zdaniem oni też tak jak prowadzi ich Donald Tusk w kółko, jak mu pasuje to w bieżącej koniunkturze politycznej, to oni podążają za nim. Ja tu się nie zgodzę, że to jest kopiowanie narracji pisowskiej, bo oni się tłumaczą, że teraz to chodzi o bezpieczeństwo Polski. PiS to szczuł na tych ludzi, bo oni mają inny kolor skóry, natomiast my wzywamy do strzelania do nich, bo oni stanowią zagrożenie dla granic Polski i bezpieczeństwa. Jest to wojna hybrydowa wywołana przez Putina i Łukaszenkę. No myślę, że dla rodzin, które polscy pogranicznicy wypychają w ramach pushbacku, jest to bardzo duże pocieszenie, że wypychają jednocześnie, będąc przekonani, że szanują ich kulturę. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z rasizmem, z ksenofobią, tylko po prostu tak trzeba ze względu na bezpieczeństwo państwa.
No tak, oczywiście. No dobrze, no to w tym sensie można powiedzieć, że rzeczywiście jest jakaś tutaj różnica, powiedzmy, no nie wiem, jak źródłowa, jeśli chodzi o źródło tego. Semantyczna, tak? No ta semantyczna to na pewno, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o jakąś figurę propagandową, no to może jest jakaś różnica. Natomiast w rzeczywistości to jest jedno i to samo, i niestety tu wracamy do tego hasła, że PiS, PO jedno zło, no i to w każdym wymiarze właściwie się demonstruje. Natomiast dla pewnej, no, żeby powiedzmy sprostać wymogom uczciwości intelektualnej, publicystycznej, to powiedzmy też jednak otwarcie, że my tu przynajmniej w strajku jesteśmy za tym, żeby prowadzić politykę imigracyjną odpowiedzialną. No nie, i żeby sytuacje tego rodzaju, jak w tej chwili widzimy już od lat przecież trwające, no to co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, żeby zamknąć i żeby to przerwać. I wielokrotnie mówiliśmy, że trzeba tutaj użyć pewnych nadzwyczajnych środków, ale te nadzwyczajne środki nie mają polegać na tym, że każdemu dać po prostu po kałasznikowi i powiedzieć, że pierwszą serią to może ściąć tylu, ilu tam chce, a potem to już nie ma, bo i z tego nie będzie rozliczany. Że nie może być czegoś takiego, że jest jakaś taryfa ulgowa dla ludzi, którzy po prostu w sposób nieodpowiedzialny się posługują bronią, bo przypominam i naprawdę, no to już skończmy z tą demagogią o tych kajdankach. No, żandarmeria wojskowa, tak jak policja, zakłada ludziom kajdanki. To jest oczywiście, czy jest to nadużywane? Jest to nadużywane, bo ludzie się naoglądali po prostu hollywoodzkich filmów i mają fisia na punkcie jakichś takich czynności rytualnych. Natomiast kajdanki, czy też aresztowania, no, występowały setki razy od początku tego kryzysu na tej granicy. Tak. I żandarmeria wojskowa wielokrotnie interweniowała. I interweniowała wielokrotnie przecież nie dlatego, że ktoś, jakiś kapuś na usługach Putina czy Łukaszenki komuś gdzieś doniósł, tylko koledzy, ludzi, którzy sięgali po broń w sposób frywolny, czuli się zagrożeni. I dlatego były interwencje właśnie między innymi W żandarmerii tym wojskowej. tak zwanym skandalicznym przypadku to chyba nawet dowódca wnioskował o interwencję żandarmerii. Tego nie pamiętam, ale tam chodziło między innymi, co zresztą na co uwagę zwracała Agnieszka Wołkłaniewska w artykule, który przywołałem podczas live'u i jeszcze wcześniej w rozmowie w ubiegłym tygodniu z redaktorem Wiśniewskim, że tam chodziło między innymi o to, że jacyś ludzie, którzy zostali potem w tej kajdanki rzeczywiście zakuci, to oni strzelali do ludzi, którzy wycofywali się, to znaczy w zasadzie wypełniali polecenia i tutaj o to chodziło. To znaczy to był jeden z powodów, nie tylko o to chodziło. No ale dobra, to zostawiamy. I sprawa kolejna jeszcze, ponieważ to, no, te emocje tutaj na granicy, no, i związane w ogóle z imigracją, no, są podgrzewane, no, w stopniu takim, który, no, wprowadza ludzi w stan jakiegoś zatracenia odpowiedzialności wszelkiej za słowo i za opinie wyrażane, to trzeba dodać, i ja to powiedziałem chyba już raz właśnie podczas rozmowy, no, zahaczającej między innymi o ten temat, żeby się tak bardzo nie ekscytować tym, że jakiś żołnierz zginął, a zwłaszcza, że zginął na granicy, bo tak to po prostu jest, że czasem żołnierze giną i czasem giną na granicy, a jeżeli już, no to najczęściej właściwie giną na granicy, albo na poligonie, albo gdzieś na froncie, albo w okopach, albo coś takiego. No tak to po prostu jest i naprawdę nie ma co nad tym ubolewać, a najgorsze właśnie rzeczywiście, i tutaj podzielam twoją obawę, twoją emocję i no, twoją analizę, to znaczy, że teraz będziemy mieli tych śmierci o wiele więcej i efekt tego będzie niestety dokładnie odwrotny, ja się obawiam przynajmniej tego, że będzie odwrotny do zamierzonego z punktu widzenia, no, osadzenia Polski w polityce międzynarodowej. Dlatego, że ja sobie wyobrażam, że Donald Tusk, podobnie jak Kaczyński zresztą, myślę, że jak on tu pokaże teraz twardą ręką, że on walczy z tym Łukaszenką i że on tutaj sobie nie pozwoli na to, żeby mu Łukaszenko podrzucał jakichś tam nielegalnych imigrantów czy coś takiego, to on zostanie pochwalony przez Zachód. Że ktoś przyjdzie i powie: o, jesteście wielkim narodem, silnym państwem, ale macie super armię i tak dalej. To tak nie będzie. Polska zostanie poddana tak samo brutalnym jakimś atakom medialnym, jak było to za czasów PiSu. W tej sprawie i w wielu innych sprawach czasem te ataki miały uzasadnienie, czasem nie miały. Wszystko jedno. Chodzi mi o to, że Polska dalej będzie pariasem. Że to nic po prostu nie zmieni w tej materii, a my tutaj będziemy bulgotać jak po prostu czajniki. No, dlatego, że gdzieś ktoś zginie, ktoś kogoś zgnie, czy coś takiego. No ale dobrze, to jeszcze sprawa taka, którą ty wychwyciłeś i wysłałeś mi tutaj wywiad z generałem w tej sprawie. To powiedz coś o robactwie teraz, nie polskim robactwie, tym co tam UKIP. Tak, to robactwie, która atakuje polskich dzielnych żołnierzy. Przykład tego, jak polskie wojsko jest przygotowane do misji na granicy i że jest to pokazówka na potrzeby polityczne. No, okazuje się, że żołnierzy nawet nie zabezpieczono przed kleszczami i boreliozą, więc jak zaczęli chodzić tam po tych chaszczach w Puszczy Białowieskiej, nagle okazało się, że coraz więcej wojskowych choruje na boreliozę, na co wojsko polskie i służby medyczne
nie były kompletnie przygotowane. Teraz generał Skrzypczak, emerytowany generał, no różne mniej lub bardziej sensowne rzeczy mówi, ale teraz powiedział sensownie, że to pokazuje kompletny... kompletny brak logistyki i pomysłu na to, jak wojsko ma działać. No, z regularnych jednostek wojskowych ludzie przewiezieni na granicę, wyznaczeni do zadań, których nigdy wcześniej nie wykonywali. Wprawdzie oddziały wojskowe, na przykład biorące udział w misjach ONZ, tam szkolono, żeby używać tarczy. Dobra, to była brygada pancerna, była szkolona przez ONZ. Ale no właśnie, tłumić zamieszki, ale takich ludzi było stosunkowo niewielu. Jeśli wojsko ma zamiar dopiero zaczynać szkolić taki personel, to do czasu, jak zostaną wyszkoleni w odpowiedniej liczbie, to zdążą już kogoś na granicy zastrzelić, bo przyzwolenie do sięgania po broń spowoduje, że ona będzie coraz częściej używana. Tak jest, tak jest. Słuchaj, dobrze, teraz przejdźmy do kolejnego tematu, który jest związany z granicą, ale z inną granicą, z polsko-ukraińską granicą, dlatego że ukazał się, również zrobił tutaj natychmiast, spowodował podwyższenie poziomu adrenaliny u wszystkich tam, u tego zawodowego komentariatu. I to oczywiście po wszystkich stronach barykady, wszystkim to rozgrzało rurę. Mianowicie taki sondaż się pojawił, z którego wynika, że Polacy, no i to... Do rzeczy, Rzeczpospolita najpierw to opublikowała, a potem do rzeczy przepisało i napisało między innymi tak, taki tytuł. Polacy mają dość, koniec gościnności wobec Ukraińców. No to już znowu, no demagogia, przepraszam, na jakimś bazarowym poziomie, ale dobra, no już zostawmy to, okej, okay, no polskie... Jak powiedział kiedyś doktor Zychowicz, ale nie ten Zychowicz, ten prawicowy szur, tylko taki inny doktor Zychowicz, który kiedyś był całkiem lewicowy. I on właśnie sformułował takie zdanie, bezwstyd polskiego pismactwa nie zna granic. No to mamy kolejne tego potwierdzenie. Natomiast co pokazuje ten sondaż? Otóż po pierwsze pokazuje to, że zmniejsza się, no powiedzmy, taka przychylność albo ta cukierkowa przychylność, chyba tak należałoby to nazwać, wobec uchodźców czy tam migrantów z Ukrainy. Polacy coraz mniej przychylnie spoglądają właśnie na tę populację. No i to jest widoczne w tym najnowszym badaniu. To badanie zatytułowane zostało Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie oraz ukraińskie państwo. Jeśli pozwolisz, to ja to tylko pokrótce tutaj streszczę i zaraz ci to przedłożę oczywiście do komentarza. Po pierwsze mamy zmianę postaw wobec pomocy Ukrainie, tak ogólnie mówiąc. Przekonanie, no jakoby Polska powinna zdecydowanie pomagać Ukrainie, wyraziło tylko 31%, czyli mniej niż 1/3 respondentów badanych, a w 2023 roku ten odsetek wynosił 67%. No więc mamy do czynienia z naprawdę poważnym, przepraszam, 62%. No ale tak czy inaczej mamy do czynienia z bardzo poważnym spadkiem, jeżeli chodzi o te kwestie. Potem mamy 43% respondentów, którzy odpowiedzieli, że Polska raczej powinna pomagać Ukrainie. No i teraz powiedzenie, że no Polska raczej powinna pomagać, to jest moim zdaniem no bardzo, bardzo takie płynne, niepewne, no co to w ogóle znaczy, że raczej powinniśmy pomagać. No bo to na przykład, czy przesyłanie broni to jest raczej pomaganie albo czołgów, czy tutaj, nie wiem, wypłacanie 500+, to jest bardziej... No właśnie, to badanie jest takie bardzo ogólnikowe, bo jakie pomaganie? Czy pomaganie uchodźcom, ofiarom wojny, rannym, czy też wysyłanie broni? No tak, tak, bo to w ogóle, no pomaganie może też polegać na przykład na dostarczaniu jakiejś pomocy humanitarnej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, ale mimo wszystko chcę zacytować tutaj te kilka wskaźników, bo wydaje mi się, że to jest jakoś cenne jednak dla badania polskiej tej przestrzeni publicznej. Sprawa kolejna są tak zwane priorytety Polaków. 72% badanych uznało, że mimo wojny z Rosją, Polska powinna przede wszystkim dbać o własne interesy, głównie o eksport żywności. Tylko 15% respondentów wyraziło przeciwny pogląd. No i mi się wydaje, że tutaj mamy do czynienia z najbardziej poważną transgresją. To znaczy, to jest coś, co moim zdaniem może rzeczywiście być groźne w jakiś sposób dla tej narracji, która jest uprawiana przez elity wschodnie, czy pisowskie, czy elity te donaldo-tuskowe, bo i jedne i drugie sprzeciwiają się w sposób oczywisty polskiej racji stanu, prowadząc taką politykę, jaką prowadzą, tylko po prostu Prawo i Sprawiedliwość, no to tam powiedzmy wisiało na pasku Amerykanów, a tutaj ci wiszą bardziej na pasku Unii Europejskiej. Natomiast i ci robią to w sposób bardziej ostentacyjny, a tam ci się trochę wstydzili tego jednak. Znaczy ja przynajmniej tak to postrzegam, jeśli się nie zgadzasz, to oczywiście wyraź swoją opinię. Natomiast mi się wydaje, że to, że teraz nagle taki suwerenistyczny zwrot następuje, że o Jezu, że nasz interes, gdzie tutaj w tym wszystkim jest nasz interes, to jest jednak coś, co pokazuje, że Polacy trochę się wyleczyli z tego cukierkowego proukrainizmu, który dotychczas panował. Jakie jest twoje zdanie?
Od początku wojny, tej takiej kinetycznej, przedstawiano ukraińskich uchodźców jako wspaniałych, cudownych, to są piękni ludzie, którzy są jedynie dobrzy. Tak to nie działa. Przyjechały różne grupy społeczne. Nie ma takich grup, przyjechały... nie ma takich grup, gdzie tak. są jedynie dobrzy ludzie w ogóle. Tak no właśnie, no właśnie. Przyjechał cały przekrój, no więc przyjechali też przestępcy, chuligani, jakiś margines społeczny, który także korzysta na wojnie, próbuje wyłudzić pomoc. No nie wiem, takie przypadki, że jeździli Ukraińcy z zachodniej Ukrainy mieszkający przy granicy, żeby w Przemyślu uzyskać pomoc dla uchodźców, po czym wracali przez granicę do siebie i za jakiś czas ponownie wracali. No, trudno powiedzieć, jaka jest skala takich zjawisk, ale oczywiście społeczeństwo najbardziej zapamiętuje te skrajne ekscesy. No, jeśli Ukraińcy mówią poszczególni, że oni nie będą się uczyć polskiego, a Polacy mają się uczyć ukraińskiego, bo oni tutaj zaraz będą u siebie. No, są takie skrajne wypowiedzi. No są i jeszcze rząd polski wtóruje temu, że będziemy mieli komponent ukraiński, wiesz, w naszym systemie oświatowym. I oczywiście ludzie przede wszystkim to zapamiętują, nie pamiętają o tych setkach tysięcy Ukraińców jeszcze sprzed tej kinetycznej fazy wojny, którzy tutaj pracują, jakoś się integrują, znają Polski i funkcjonują w tym społeczeństwie, tylko rzeczywiście najbardziej skrajne elementy. No, nie pomaga część mediów, bo w portalu Na Temat, to jest taki jeden z lemingowych mediów w zasadzie. Coś strasznego, ja wiem. No. Kanałów medialnych, gdzie pracują nie dziennikarze, a funkcjonariusze medialni. I tam był po porażce Ukrainy na Mistrzostwach Europy tytuł: nasza druga reprezentacja przegrała na Mistrzostwach. No, jeśli normalny czytelnik znajdzie coś takiego, to jest to wręcz woda na młyn tych wszystkich, którzy szczują na ogół Ukraińców i jest to tylko wspieranie narracji nacjonalistycznej, więc cukierkowi przedstawiciele uśmiechniętej Polski, którzy tutaj Ukraińcom by wszystko oddali, tylko i wyłącznie służycie skrajnej prawicy i narastaniu takich nastrojów niechęci, które zresztą przede wszystkim się będą odbijały na zwykłych ludziach, nie na tych wszystkich cwaniakach zawodowych, NGO-sowcach, oligarchach, biznesmenach, którzy sobie w Polsce powynajmowali apartamenty, tylko z niechęcią będą się spotykali zwykli, niczemu niewinni, ciężko pracujący ludzie, którzy gdzieś tam na osiedlu, na mieście, na ulicy będą wyzywani za to, że mówią z ukraińskim akcentem. Ale wiesz co, ja chcę ci powiedzieć, że moim zdaniem tutaj, i zastanawiam się, czy podzielasz ewentualnie ten pogląd, czy może zechcesz się z nim nie zgodzić, ale ja mam wrażenie, że to jest jakieś preludium dopiero, to jest preludium do preludium, to jest preludium do wstępu, to znaczy ten problem będzie narastał i jego taka no, szczytowa faza, to nas dopiero czeka, to za parę, ładnych parę lat, że się tak wyrażę, bo to trudno określić, kiedy rzeczywiście te wszystkie socjologiczne czynniki no, stworzą ten dialektyczny punkt przejścia ilości w jakość, bo to ilościowo rzeczywiście, no tutaj jesteśmy wysyceni tymi uchodźcami i tak dalej, osobami z Ukrainy i tutaj problemów jest kilka. Po pierwsze, my już wielu Ukraińców i Białorusinów tam, ale Ukraińców w Polsce mieszka bardzo wielu już od 20 czy 30 lat, powiedzmy. Jest bardzo poważny konflikt i to alarmują na ten temat specjaliści, którzy się znają na tych kwestiach migracyjnych, że jest wielki konflikt pomiędzy tą nową i starą falą emigracji. Jest duży konflikt pomiędzy również tą nową falą, ponieważ tam są rosyjskojęzyczni i ukraińskojęzyczni. Nawiasem mówiąc, coraz więcej jest takich analiz, że ukraińskojęzycznych jest mniej, co potwierdza mój taki proste, empiryczne doświadczenie. No, mieszkam na wschodnich obrzeżach Warszawy, no cała no, dzielnica nie cała, no ale to osiedle czy też ten rejon cały, na którym mieszkam, no to mówi po rosyjsku, ząbki, połowa ząbek mówi po rosyjsku i tak dalej. Kolejnym konfliktem, który wybrzmi dopiero, to gdy to nabierze takiej mocy ekonomicznej, to znaczy ja tak symbolicznie to mówię, gdy stanie się tak, że Polak przyjdzie po pracę do Ukraińca, a będzie tak, dlatego że ci Ukraińcy zakładają firmy, otwierają jakieś tam sklepy franczyzowe i tak dalej. I wiesz, kiedy to się zacznie dziać,
to wtedy mi się wydaje, że te demony wszystkie tego właśnie jakiegoś agresywnego nacjonalizmu wybrzmią i wtedy to dopiero się będziemy mieli spyszne. To nie są często małe firemki i lokalne, malutkie biznesy, to co zaczynają zakładać Ukraińcy, tylko w Polsce zaczyna się zadomawiać czy jeden z segmentów tej ukraińskiej burżuazji, oligarchii. Ja już widziałem ukraińskie drogie restauracje, czy jakieś tak zwane lounge, kraftowe piekarnie, no prowadzone prawdopodobnie właśnie w związku z usadowieniem się tutaj kapitału tych różnych pomniejszych oligarchów, których nie stać było na dotarcie do Europy Zachodniej, tam robienie ponadnarodowych biznesów, natomiast oni robią biznesy tutaj często kosztem tych swoich biedniejszych rodaków, jacy tutaj dotarli, bo wykorzystują tanią siłę roboczą w postaci właśnie uchodźców wojennych. Tak, i tutaj jest jeszcze kolejna kwestia klasowa, prawda, o której powinniśmy powiedzieć, to znaczy będą biedni Ukraińcy, biedni jacyś tam, nie wiem, inni, nawet z jakichś tam afrykańskich krajów, czy arabskich, czy nie wiem, azjatyckich, którzy rzeczywiście no, będą albo zamieszani w jakieś procedery kryminalne, ze względu na to, no, że ci, którzy szmuglują ludzi przez wiele granic, to na ogół to są ludzie, którzy są osadzeni w świecie zorganizowanej przestępczości bardzo dobrze, no ale tak czy inaczej oni będą do końca, no prawdopodobnie swojego istnienia uwikłani w różne takie niuanse, które no, po prostu będą czyniły ich życie prawie nieznośnym częstokroć. Druga sprawa to jest kwestia zorganizowanej przestępczości ukraińskiej, o której nikt nie mówi, a po prostu ja nie jestem, no, nikt mnie nie przekona naprawdę, że ona tutaj nie została przynajmniej częściowo przeniesiona na terytorium Polski. Ależ ona istniała jeszcze... Ona istniała jeszcze przed lutym 2022 roku, po prostu się wzmocniła, bo jeśli funkcjonowały duże skupiska ukraińskich migrantów zarobkowych, to też działały grupy korzystające z ich pracy, różnych pośredników, szemranych, załatwiaczy różnych spraw, osób pośredniczących w załatwianiu kwestii biurokratycznych, czy też pośredniczących w kontaktach ze stroną ukraińską, no zapewne za pośrednictwem jakiejś tam formy korupcji, więc wszystkie te patologie w Polsce już wcześniej istniały, kiedy zaczęła się kinetyczna wojna, zapewne zostały mocno wzmocnione, rozszerzone, także nie bez znaczenia jest to, iż na Ukrainie funkcjonuje wiele niezarejestrowanej broni, tam gdzie jest front są też różne rodzaje broni i one mogą przenikać do grup przestępczych również na terytorium Polski. Słuchaj, jeszcze ostatnia rzecz a propos tych Ukraińców i tego stosunku zmieniającego się stosunku Polaków do nich, bo tutaj jest jeszcze takie uzasadnienie w tym artykule przytoczone właśnie z Rzeczpospolitej i tam jest taki niuans, komentarz nawet jakiegoś eksperta, to dr Robert Staniszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest, twierdzi tak, znaczący spadek przychylności wobec Ukraińców widoczny jest we wszystkich kwestiach poza szkolnictwem. Nie wiem, dlaczego akurat w kwestii szkolnictwa nie jest widoczny. Jako powód takiego stanu rzeczy, to również cytat, respondenci wskazali roszczeniową postawę uchodźców. Coraz więcej osób widzi różnicę między narodami. No, ja nie jestem, znaczy ja na pewno roszczeniowa postawa gdzieś tam jest i ona może być groźna albo denerwująca, albo no, jakaś nieadekwatna zupełnie. Natomiast pytanie, skąd ona się wzięła? Dlatego, że uchodźca, który przybywa gdzieś, gdzie no, zagrażają mu działania wojenne, czyli jego no, życie, majątek, zdrowie, tak, wszystko to jest zagrożone, on tutaj przyjeżdża i on nie ma roszczeniowej postawy, tylko on chce chronić życie, jakiś majątek, dobytek, który mógł ze sobą przywieźć. Kto go nauczył tej postawy? Otóż polskie władze go nauczyły. To tak właśnie jest. To, że mamy do czynienia z roszczeniową postawą tej czy innej grupy, ale zwłaszcza jeżeli chodzi o Ukraińców, to jest wina pisowskiego i tuskowego rządu. To oni od samego początku po prostu otworzyli przed nimi wszystkie sezamy i zaczęli robić rzeczy, co do których ja już zacząłem nabierać nawet jakiegoś takiego podejrzenia, że to chyba specjalnie, żeby jakiś tutaj chaos wywołać, jakąś antypatię i resentymenty. Dlatego nie chcę tego wszystkiego przytaczać, bo też nie chcę tutaj rozciągać specjalnie tego tematu, ale dostęp do lekarzy, specjalistów, no ten socjal właśnie typu 500+ i tak dalej, który teraz jest jakoś bardzo tak częściowo ograniczany. No wszystko to stworzyło warunki właśnie do takiej bezsensownej roszczeniowości.
którą no, część uchodźców być może demonstruje, a z kolei część polskiej opinii to zauważa. Więc wydaje mi się, że tego nie należy pomijać. I sprawa ostatnia to, słuchaj, ja no, naprawdę już nie mam siły czasem, no, gdy widzę, wiesz co polscy respondenci powiedzieli a propos Ukraińców, co im się tam nie podoba? Otóż słuchaj, nie podoba im się, uważaj, wschodnia mentalność i sowiecka kultura ujawniające się w braku dbałości o dobro wspólne. No po prostu, ja no, nie wiem. No, to w jakim ale to jest, wiesz co, to jest wynik... Sowiecka mentalność. To jest, wynik tresowania przez właśnie media, funkcjonariuszy medialnych i tych liberalnych i nacjonalistycznych, a z drugiej strony postrzeganie grupy narodowej przez pryzmat właśnie jakichś skrajnych ekscesów, że ktoś... nie wiem, robił w środku nocy grilla i po pijaku darł się sowieckie? Na osiedla. No Piotr, no przepraszam. No, no ale no właśnie, ale wiesz, mamy w Polsce całe pojęcie homo sowieticusa, że to, co się nam nie podoba, to jest człowiek sowiecki, prawda? Wszystko od razu złe to jest człowiek sowiecki. Ktoś upije się w parku i będzie leżał pod ławką, to jest człowiek sowiecki. Zniszczy, nie wiem, ławkę, czy siedzenie w autobusie, wiadomo, dziedzictwo PRL-u czasów sowieckich, bo to, co jest wspólne, to się nauczyli ludzie, że jest niczyje. No, taką mamy wytrasowaną mentalność społeczeństwa. Ja bym powiedział, że to jest raczej właśnie taka skrajna roszczeniowość i indywidualizm. Wszyscy mają dookoła dopasować się do mnie, jak ja jestem wspaniały i to, że ja krzyczę o północy na środku osiedla, to po prostu dlatego, że mam taką ekspresję. To jest bardzo kapitalistyczne i współczesne, a nie sowieckie. Może ten Ruandyjczyk, który tam skakał po dachu jakiegoś luksusowego auta na warszawskim Gosławiu, może on też miał roszczeniową postawę, może sowiecką, no, albo no, nie mam pojęcia. No. Dobra, słuchaj, chciałem z tobą jeszcze pogadać o takiej kwestii dotyczącej euro, ale ją przepuścimy, dlatego że już mija 35. minuta, a jeszcze mi zależy bardziej, żebyśmy porozmawiali przez chwilę o wypowiedziach szefa NATO. Jens Stoltenberg, tak. Który po prostu się napiął. Pamiętam, jak kiedyś oglądałem, co to było, to był chyba no jakiś kabaret z PRL-u, no to zdaje się Smoleń i Laskowik. Być może to było z tyłu sklepu albo jakiś inny tam klip i właśnie on tam mówił, że jeden z nich mówił, że zanim się wypnę, to najpierw się zapnę. No to właśnie Stoltenberg się wypiął, ale chyba zapomniał się zapiąć, bo po prostu wszystko, cała ta demagogia, cały ten syf, to po prostu się wylało do przestrzeni publicznej. No i właściwie jest kilka wątków. No pierwsza sprawa to jest, że Stoltenberg zapowiedział, że ukaże Chiny. No bo Chiny to wiadomo, pomagają Rosji, poza tym one też są sowieckie, na pewno tego nie dodał, ale to myślę, że może się pojawić w polskim dyskursie jakimś interpretującym jego tutaj wypowiedzi. No i on powiedział, że tak, także no, streszczę, jeśli pozwolisz, bardzo szybko. Tak. Chiny muszą ponieść konsekwencje za wspieranie wojny Rosji na Ukrainie. No i że Pekin tutaj stara się lawirować, grać na dwa fronty, nie wiem, który to jest ten drugi front, no ale dobra, no on stara się z nimi grać. Potem kwestia jest taka, że NATO będzie prowadziło rozmowę na temat możliwych sankcji wobec Chin, nie wiem, z kim będzie prowadziło tę rozmowę, czy pewno, czy w jaki sposób NATO może tamte Chiny obłożyć jakimiś sankcjami, no ale zobaczymy. Potem jest jeszcze taki wątek, że Chiny bronią swojego handlu z Rosją, twierdząc, że nie sprzedają broni śmiercionoszej i ostrożnie postępują z eksportem towarów podwójnego zastosowania zgodnie z prawem i z regulacjami. No i jakby jakie jest oczekiwanie po stronie NATO i pana tutaj Stoltenberga, że co? Może mur na granicy. Mur na granicy między Chinami i Rosją, pola minowe. No to Braszczaka powinien wziąć, on ich wybuduje. Tak. Potem jest jeszcze kwestia oczywiście Korei Północnej, no to tam Korea Północna, nie wiem, to jest, nie wiem, czy jest jakieś państwo, które jest obłożone większą liczbą sankcji niż Korea Północna, właśnie i Rosja teraz. No ale tu Korea Północna też jest bardzo zła, bo pomaga Rosji. Poza tym w ogóle jest oczywiście bardzo zła, no ale tu teraz jest jeszcze gorsza niż zawsze. I jest taka informacja, że ponad 20 krajów ma osiągnąć cel wydatkowy na obronę wynoszący 2% PKB w tym roku. Ja już nie wiem, słyszę to od tak dawna, że te wszystkie kraje NATO mają wydawać po tam 2%, a Polska już i tak podobno wydaje 4, więc to też taka statystyka, którą warto tutaj wspomnieć. I jeszcze mamy odniesienie do możliwości zwiększenia liczby gotowych do użycia głowic nuklearnych jako środka odstraszającego wobec Rosji i Chin. No,
No, znaczy nie wiem jak Tam mam to skomentować. Dobrze. padło takie stwierdzenie, że NATO musi zakomunikować jasno, że jesteśmy w sojuszu nuklearnym, czyli dla nas Tak, 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 tak. najważniejsze jest to NATO jest sojuszem odstraszanie. nuklearnym, a każdy atak na członka NATO wywoła odpowiedź całego sojuszu. No, okej. No, NATO nie jest żadną siłą tam nuklearną. Stany Zjednoczone mają głowicę nuklearną, oczywiście tam Francja ma jeszcze jakieś, zdaje się, Wielka Brytania, no ale to wszystko, więc NATO w ogóle jako takie nie jest żadnym sojuszem nuklearnym, tylko jest tam sojuszem wojskowym, no i kilka krajów ma broń nuklearną, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o liczącą się ilość i jakość, no to oczywiście chodzi o Stany Zjednoczone. Więc dobrze, tam jest jeszcze kilka spraw, ale to może zechcieć skomentować właśnie te tutaj enuncjacje, a potem przejdziemy do spraw to dalszych. Poza tym pustosłowiem to pojawia się jeszcze jedna ciekawa kwestia, o której warto wspomnieć. Francuskich instruktorów i francuskich wojskowych, którzy mają pojechać na Ukrainę. Kilkakrotnie prowadzący wywiad pytał Stoltenberga, czy w związku z tym uznać tych żołnierzy za żołnierzy NATO i czy tu artykuł 5 sojuszu będzie naruszony, kiedy oni zostaną zaatakowani czy zabici na Ukrainie. Stoltenberg mówił, że to nie są jednostki NATO, a jednocześnie Francja nie konsultowała się z sojuszem, jeśli chodzi o wysłanie instruktorów. No, z jednej strony mówimy o wspólnej polityce, tutaj wzmacniamy, podbijamy bębenek, że wszyscy razem, koordynacja i tak dalej, a nagle się okazuje, że Macron zaczyna mówić o wysłaniu de facto oddziałów wojskowych za granicę w imieniu NATO w ramach wojny zastępczej i nie było żadnych konsultacji, że dopiero Stoltenberg będzie rozmawiał z przedstawicielami Francji w tej sprawie. No, myślę, że też sprawa może się wywalić szybciej niż powstanie ta kontrowersja, bo we Francji są planowane wybory, prawdopodobna zmiana rządu, więc może to jest sposób Macrona na wyplątanie się z tej kłopotliwej sytuacji, kiedy coś palnął, podjął jakieś decyzje, może obiecał Zełenskiemu i oligarchom wsparcie wojskowe w momencie, kiedy NATO zaczęło na niego naciskać, aby jednak aż tak daleko nie szedł i zobaczył też, że potencjał Francji no, raczej nie pozwala na zbytnie hasanie tam na wschodzie. No, poza tym dużo, dużo pustosłowia, wszystkie slogany, które znaliśmy z natowskiej i medialnej propagandy z poprzednich lat zostały powtórzone po kilka razy. Stoltenberg nie jest oryginalny. Nie jest oryginalny, ale najbardziej mi się podoba chyba ten upór w tym, że tak, jesteśmy stroną wojny, ale nie jesteśmy stroną wojny. To są natowscy żołnierze, ale to nie są natowscy żołnierze. Nie, no nigdy nie będziemy wysyłali tam żadnej śmiercionośnej broni, ani na pewno nie będziemy wysyłali tych, jak to tam było, rakiet dalekiego zasięgu. Nie, no na pewno nie. A samolotów to już w ogóle nie będziemy wysyłali. No i to są właśnie takie, znaczy przepraszam, no to jest tak kompromitujące w oczach ludzi myślących, że oni wszyscy i Stoltenberg najwyraźniej również musi liczyć tylko i wyłącznie, może liczyć chyba tylko i wyłącznie na po prostu obłąkanie ideologiczne. To znaczy, jeżeli ktoś jest obłąkanym rusofobem albo no jakimś tam nienawidzi wschodu, albo ma jakieś właśnie obłąkanie na punkcie tam okcydentalizmu, czy okcydentu raczej, to no to tak, to okej, to wtedy prawdopodobnie no, kupi każdą dykteryjkę, tak samo jak te pelikany, jak się tam nazywa profesor Wielomski, od Platformy Obywatelskiej, które no cokolwiek, jutro Tusk mówię ci może wyjść, że on od zawsze wiedział, że to był zamach w Smoleńsku i okej. I tak samo Stoltenberg może wyjść i powiedzieć coś zupełnie sprzecznego z tym, co zostało powiedziane tam, nie wiem, miesiąc temu, dwa miesiące temu, co zostało uzgodnione, podpisane gdzieś tam w bazie Rammstein czy w jakiejkolwiek innej. No nie jest oryginalny, ale jednocześnie no, sytuacja, zwłaszcza to opowieści o sojuszu nuklearnym, to już jest taki mrok, to już jest naprawdę takie jakieś błota propagandy, że no, już nie wiadomo, czy bardziej, czy nie wiem, czy się trwożyć, czy się śmiać. Tam z tego, było co... jeszcze takie sformułowanie, że unowocześniamy nasz potencjał nuklearny i on jest tutaj w Europie, w Holandii, w Niemczech, to też nie jest potencjał NATO, tylko amerykański, który trzeba się przyzwyczaić, że jeśli Donald Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, to będzie na zupełnie innej stopie niż dotychczasowo. To jest prawdopodobne, chociaż ja mówiąc szczerze jestem...
jestem równie przerażony kolejną kadencją Trumpa, jak kolejną kadencją Bidena. No znaczy ten to przynajmniej jest przewidywalny, bo on wiadomo, że się zachowuje jak taki odkurzacz samobieżny, co to ludzie sobie kupują do mieszkań, żeby im tam czyścił. No to on wchodzi, coś mówi, przerywa w pół słowa i potem zaczyna się tak poruszać i odbijać od różnych niewidzialnych przedmiotów tej przestrzeni. Natomiast no wiadomo, w jakim kierunku zmierza ta polityka, którą i on na pewno nie uprawia. Nawiasem mówiąc, tutaj wtrącę taką uwagę, obserwację taką. Ja od jakiegoś czasu lansowałem taką tezę, no, że osobą, która podejmuje decyzję w Białym Domu jest prawdopodobnie Jacob Sullivan. I że to jest jego, że to on zamiast Trumpa tam wszystko, on jest tym awatarem, awatarem właśnie Trumpa, kompetencyjnym przynajmniej. I to bardzo dobrze było widać w Szwajcarii. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale były te migawki różne z konferencji i wypowiedzi Kamali Harris, które za każdym razem, gdzie tylko ona się nie pojawiła, to za nią stał taki właśnie marszczący brwi Jacob Sullivan, który tak sprawdził, czy ona na pewno wszystko powie, bo to wiesz, że o Bidena się można obawiać, to jasne, ale o Kamale Harris również, chociaż z innych powodów, ona jest młodsza, tylko głupsza jeszcze po prostu od niego. Więc wydaje mi się, że to przy tej okazji zostało zademonstrowane, ale chodzi mi o to, że tu wiadomo przynajmniej, w którym kierunku to zmierza. Natomiast jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to wiesz, koleś też nie jest najmłodszy, a ma ego rozdęte tak, że powinien zostać wpisany do jakiejś księgi rekordów Guinnessa i mam wrażenie, że jeżeli, że wiesz, że on ma tak niestabilny charakter, jest tak podatny na te wszystkie emocyjki, że w momencie, w którym zdarzy się coś takiego, co mu po prostu nie przypadnie akurat emocjonalnie do gustu w danym momencie, to się nagle okaże, że on tu jest największym jastrzębiem przeciwko Rosji i zaraz będzie tu odpalał czerwone guziki, wiesz tam. Taki przypadek był, nie wiem czy pamiętasz, że Trump pod koniec chyba swojej prezydentury zdecydował, żeby jakąś jaskinię w Afganistanie zniszczyć za pomocą precyzyjnej wielkiej bomby, która tam kosztowała jakieś miliony dolarów. Matka wszystkich bomb, tak. Tak, zginęło kilkunastu talibów i jakieś tam kilka samochodów smętnych zniszczyli. Ale zrzuciliśmy, opatrzcie, jaką wielką bombę. Tak. No i ładnie to wyglądało na zdjęciach propagandowych, że patrzcie, jaki grzyb tutaj wybuchł, prawda? No. Tak jest, tak jest. Słuchaj, Piotr, kończymy. Stawiamy tutaj kropkę, dlatego że przekroczyliśmy już 45 minutę, a nie chcemy nadwyrężać tutaj cierpliwości naszych widzek i widzów, ale jeszcze pomimo tego, że przekroczyliśmy tę 45 minutę, to ja przypomnę, że można nas wspierać finansowo. Linki do wszystkich tych możliwości wsparcia różnych tam platform są w opisie każdego z odcinków. Nie zapomnijcie o kanale na Telegramie, o newsletterze na Substacku i nie zapomnijcie oczywiście tutaj nacisnąć tam te wszystkie przyciski, które pomagają nam zmagać się z algorytmami. Dziękujemy. Dziękuję Tobie, dziękuję wszystkim i pozostańcie w dobrym zdrowiu. Do zobaczenia już jutro.